No dobrze, to wobec tego witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Przemysław Szubartowicz, jestem redaktorem naczelnym portalu Wiadomo Co, do czytania którego Państwa oczywiście zapraszam, warto zaglądać, ale to tylko dwa zdania wstępu. Natomiast witam Państwa przede wszystkim w imieniu Fundacji Państwo Prawa, pod auspicjami której zorganizowaliśmy dzisiejszą debatę. No i oczywiście no chyba w imieniu Sądu Najwyższego, ponieważ znajdujemy się w sali rozpraw, co zresztą ma dodatkowy kontekst, jak sądzę, bo będziemy rozmawiali o wymiarze sprawiedliwości, a szczególnie o ustawach, które w tej chwili są, no, jeżeli można tak powiedzieć, procedowane, a w każdym razie znajdują się na biurku między prezydentem a prezesem Kaczyńskim, czyli między prezydentem Andrzejem Dudą a całym Prawem i Sprawiedliwością, bo chodzi o ustawy właśnie o Sądzie Najwyższym i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ostatnia informacja jest taka, jaką słyszałem jeszcze przed przyjazdem tutaj do Sądu Najwyższego, że marszałek Adam Bielan powiedział, że jest daleko do kompromisu, cokolwiek to znaczy. W każdym razie wokół tych ustaw, o których będziemy między innymi mówić, chociaż będzie też na pewno szerszy kontekst, no dzieją się rzeczy różne. Na pewno poruszymy sprawy związane z kontekstem społecznym tego tematu, dlatego że reforma sądów czy zmiany w sądownictwie dotyczą wszystkich ludzi. Będziemy na pewno mówić pewnie o kontekście politycznym, bo to politycy decydują o tym, co się dzieje w sprawie sądów, no ale także być może o kontekście szerszym, fundamentu państwa prawa. I dlatego Państwa dzisiaj zaprosiliśmy na taką dyskusję, a szczególnie zaprosiliśmy naszych gości, uczestników. Witam serdecznie pani profesor Jadwiga Staniszkis. I pan profesor Adam Strzembosz. Szczegółowo nie będę Państwa przedstawiał, bo przecież wszyscy wiemy, kim Państwo są i dlaczego się tu spotykamy. A zatem zaczniemy debatę. Proszę Państwa, może ja zapytam takim ogólniejszym pytaniem, co się właściwie stało, że się tutaj spotkaliśmy? To znaczy, z jakiego powodu po 25 latach wolności musimy dyskutować, że tak powiem, w takim dość mocnym napięciu o tym, co dzieje się z państwem prawa, z ustawami sądowymi, z politykami także, dlatego że przecież politycy no, przeprowadzają te wszystkie zmiany. Czy to jest jakieś bardzo poważne tąpnięcie, jeśli chodzi o demokrację, czy to jest tylko mały wybryk, z którym musimy sobie poradzić jako ludzie obserwujący, analizujący, dyskutujący na ten temat? Czy to jest coś, co nas prowadzi, proszę Państwa, w no, bardzo poważne tarapaty, czy to jest jakiś zakręt demokracji? Pani profesor, czy pan profesor jak? Może ja, bo będzie może wygodniej, jakby pani do mikrofonu. No więc moim zdaniem musimy dyskutować, żeby przełamać własne poczucie bezradności, bo wiele z tych niszczących działań jest wprowadzanych metodami takimi quasi-demokratycznymi ze względu na powiedzmy większość i oczywiście nazywanie tych mechanizmów jest już jakimś takim sposobem, żeby no, zwrócić na to uwagę i żeby no, na tyle, na ile można przeciwstawić się temu, ale myślę, że to jest też, nie wiem dlaczego to się wszystko dzieje, bo naprawdę to jest irracjonalne, pokazanie tej irracjonalności z perspektywy walki z korupcją czy tych posunięć socjalnych jest też jednym ze sposobów, żeby uświadomić powiedzmy absurd tego niszczenia niezależnych ośrodków w trójpodziale władzy i żeby pokazać, że to demoralizuje przede wszystkim tych, którzy to robią. I myślę, że ja wielokrotnie no, z kolegami gdzieś tam się spotykałam, ja mieszkam pod Warszawą, więc w kolejce gdzieś tam w lesie, zastanawiamy się, co to przypomina. I moim zdaniem to przypomina jednak późne lata 40. Taki moment przechodzenia do systemu autorytarnego i też niszczenia w ludziach niezależnych tej zdolności osądzania. To, co zrobiono pani prezes, no tutaj Sądu Najwyższego, wpuszczając ją w rodzaj pułapki, który ją miał sparaliżować, bo była tam, legitymizowała spotkanie z sędziami dublerami. To są takie chwyty ludzi bezradnych i uważam, że
Na tą bezradność PiS-u trzeba zwracać uwagę. Ale pani profesor, od razu wejdę w słowo może, dlatego że pani była blisko PiS-u, blisko Prawa i Sprawiedliwości, w tym sensie blisko, że pani no, nie tyle wspierała, ile no, w jakimś sensie opowiadała o PiS-ie, była blisko tych ludzi, znała ich i zastanawiam się, znając ich, czy pani się spodziewała, że może nastąpić tego typu, że tak powiem, no, przełamanie czy zmiana całkowicie takiego stylu, jaki i tak Prawo i Sprawiedliwość, że tak powiem, prezentowało i było poddawane krytyce, no ale jednak teraz pani bardzo ostro mówi, no bo początek, bo lata 40. to jest rewolucja, to jest całkowita zmiana systemu, burzenie i budowanie nowego, czyli zakopywanie starego, no i całkowicie nowy. No tak, ale w takim razie, skoro pani znała Jarosława Kaczyńskiego i rozmawiała z nim wielokrotnie, czy to było jego marzenie, żeby doprowadzić do takiej sytuacji? Jak pani sądzi, pani profesor? No nie wiem, ja się w tej chwili tak angażuję i krytykuję dlatego, że czuję się odpowiedzialna, bo w czasie wyborów jednak popierałam PiS, głosowałam na PiS i oczywiście nie przypuszczając, że taka potrzeba irracjonalnego niszczenia, także powiedzmy tego niszczenia, jak powiedziałam, ludzi niezależnych przez wpuszczanie ich w pułapki, czy taka odbywająca się w tej chwili selekcja, obserwowanie własnych ludzi, jak się zachowują w tych warunkach kryzysu, żeby ich używać w przyszłości. No to wszystko, tam są w większości dosyć młodzi ludzie. Ja niestety no jestem w tym wieku, że tak no pamiętam komunizm i to jest naprawdę, to były metody komunistyczne, takiego powiedzmy używania ludzi jako instrumentów systemu, utrudniania, powiedzmy odrzucania systemu. Nie tylko na zasadzie represji, choć w tej chwili zaczyna się już, powiedzmy, że rodzice i szkoły, skąd będą pochodziły dzieci protestujące, będą jakoś tam, powiedzmy, piętnowane. Ale to jest taki wewnętrzny paraliż przez różne drobne, wydawałoby się, mechanizmy. I dla mnie jest szokujące, że to jest, że ci ludzie w PiS-ie, no w większości z pokolenia, które tego nie pamięta, powiedzmy, tak łatwo sięga do tych technik. I moim zdaniem to jest, pocieszam się, że to jest sygnał, że czują się niepewnie, że czują się słabi, że chcą, powiedzmy, powiększyć ten własny fundament, ale niszcząc innych, no dla mnie to jest po prostu, i to jest irracjonalne z punktu widzenia ich programu. I to przede wszystkim niszczy ludzi, którzy to robią. I myślę, że się niektórzy z nich no, obudzą. Ale cel jest tylko dla władzy? Czy cel jest dla utrzymania pełnej władzy? Czy cel jest taki, jak, no, że tak powiem, słyszymy w przestrzeni publicznej, zreformować, zmienić, dopuścić innych ludzi, przewietrzyć i tak dalej? No bo pod takimi hasłami to się niby odbywa. No nie wiem, ja, wie pan, ja nie byłam nigdy w PiS-ie ani w żadnej innej partii, także po prostu ani w ogóle nie funkcjonowałam tak bezpośrednio. Ale mechanikę myślenia Jarosława Kaczyńskiego nie, pani zna? No nie do końca, nie wiem, no nie, bardzo, nie wiem, nie jestem w stanie tego, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Tym bardziej, że tam są takie elementy zmieniania sytuacji, które można określić jako zarządzanie, czyli egzekwowanie procedur jasno określonych w sytuacje władzy, właśnie arbitralne, niedookreślone, zostawiające to miejsce dla niespodziewanych wyborów i to niszczy zaufanie no, tak zwanego społeczeństwa w ogóle do prawa, do instytucji prawa i po prostu to jest cofanie się, to jest taka neotradycjonalizacja. Już komunizm był w pewnym sensie, powiedzmy, neotradycyjny, ale to jest niszczenie tego, co no, można nazwać nowoczesnym państwem opartym na, powiedzmy, braku emocji, ta biurokracja weberowska. Bo jeżeli, powiedzmy, wiceminister sprawiedliwości ma jakieś osobiste urazy wobec sędziów i jak gdyby te emocje są wykorzystywane, podobnie od dołu ten antyelitaryzm jest pobudzany i wykorzystywany. No to już lata temu Huxley nazwał ostateczną rewolucją, tym ostatnim krokiem, kiedy społeczeństwo staje się narzędziem władzy. Ale to jest najbardziej szokujące jest to, że
w warunkach demokracji, takiej słabo zakorzenionej, krok po kroku z używaniem jednak procedur pewnych parlamentarnych, no coś takiego może się zdarzyć i ja się w każdym razie tego nie spodziewałam i nie rozumiem motywów kierujących tym. To pana profesora zapytam, bo pani profesor naszkicowała takie tło polityczno-socjologiczne, ale panie profesorze, jako współtwórcę tego systemu prawnego, także pana zapytam, jako osobę, która no, i przy okrągłym stole, i przy procedowaniu no, tych podstawowych, fundamentalnych ustaw, które dzisiaj będą zmieniane, jak sądzę, to znaczy chodzi także i o obecność Krajowej Rady Sądownictwa, chodzi także o niezawisłość, niezależność Sądu Najwyższego, o tę całą machinę procedur, które zostały wypracowane, no to mamy do czynienia z czymś, co każe także panu mówić głośno, zresztą w różnych miejscach, że coś się złego dzieje. Czy to jest tak, panie profesorze, że nasze prawo było zbyt wątłe, czy jest zbyt wątłe, czy konstytucja jest za słaba, czy być może mechanizmy demokratyczne no, rzeczywiście są za płytkie albo za krótko istnieją w Polsce, że dochodzi do sytuacji, w której rzeczywiście politycy mogą bezceremonialnie złamać konstytucję, a potem mówić, że wszystko jest w porządku, tak jak było w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Już to działa. Działa, proszę. Dlaczego można? Ale chyba mnie nie słychać, czy słychać? Dlaczego można? Proszę państwa, niedawno w czasie audycji ekonomicznej dowiedziałem się, że w zakładach pracy do 9 osób pracuje 4 miliony Polaków. Średnie wynagrodzenie tej grupy to jest 2300 zł. Obecnie, w tym roku, w Polsce dzietność jest bardzo niska, 54% małżeństw ma tylko jedno dziecko. Ale wśród tej reszty są tacy, co mają dwoje, troje, czworo, pięcioro, siedmioro. W gruncie rzeczy oni zapewnią przetrwanie narodowi. Byli krańcowo zaniedbywani. Ja w pewnej rozmowie niedawno z pewną panią profesor powiedziałem, że jeżeli ktoś ma troje dzieci, 2300 brutto, żona może okresowo pracować lub nie, to Trybunał Konstytucyjny go, dołożyłem brzydkiego słowa, absolutnie nie obchodzi. Jeżeli dostał 1500 zł, to jego sytuacja się diametralnie zmieniła. Czyli zapomniano o licznej grupie bardzo źle zarabiających, chociaż na prowincji jest taniej, to zwykle była prowincja, i zapomniano o rodzinach wielodzietnych. PiS bardzo zręcznie wykorzystał te braki, dając 1500 zł tam, gdzie jest troje dzieci, a powiedzmy odpowiednio więcej lub mniej, zależnie od sytuacji. I teraz może realizować pewną całościową koncepcję, bo według mnie może przedstawiciele Krajowej Rady czy inni specjaliści z mną się nie zgodzą. Ja oczywiście nie zaglądałem za kołnierz tym, którzy tę koncepcję tworzą, ale według mnie miało powstać tak zwana rozproszona kasacja. Tak jak są prokuratury regionalne, miały powstać sądy regionalne. Niektóre z nich lub wszystkie miały tę kasację prowadzić. Miały powstać duże sądy okręgowe, tu się pewnie koncepcja zmieniała, żeby można było skutecznie dyscyplinować sędziów, bo jak jest duży sąd, powiedzmy rejonowy, to można kogoś z Wołomina przekazać, powiedzmy przesłać do Otwocka, niech sobie kolega pojeździ. Nie jest to przyjemne. Nie trzeba sięgać po żadne środki dyscyplinarne. Prowadzi się niewątpliwie nagrody,
i ogromnie szybkie awanse dla ludzi po służbie. Mamy zatem sądy regionalne, sądy rejonowe czy okręgowe, jak się będą zwać, może będą jedne i drugie, ale mogą te sądy regionalne się pomylić w tych swoich kasacjach. I wtedy potrzebny był nasz Sąd Najwyższy. Dlatego w poprzednim projekcie Sąd Najwyższy miał się składać z dwóch izb, ja nie mówię o tej dyscyplinarnej, i 32 sędziów. Bo jeżeli chodziło tylko o to, żeby te nieudane kasacje zastąpić środkiem nadzwyczajnym, który naprostuje tę niewątpliwą pomyłkę, to nie trzeba było 90 sędziów. Wystarczyło około 30. Weto prezydenta w pewnym sensie to zablokowało. Nie tylko dlatego, że nie pozwolił, zobaczymy jak to będzie dalej, ale w każdym razie w tamtym momencie, w lipcu, do tego, by przenieść w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego na ich miejsce, żeby prokurator generalny wybrał odpowiednio, że tak powiem, spolegliwych i szybko mianował. Wtedy się mówiło, żeby sędzią Sądu Najwyższego być, wystarczyło 5 lat pracy prokuratora czy sędziego. Otóż to zostało o tyle zablokowane, że tych sędziów zrobiło się za dużo. Bo nawet przy granicy 65 lat jednak więcej jak połowa sędziów zostanie. I to sędziów niezawisłych. I to jest ta blokada, która zaskoczyła twórcę tego pomysłu w całościowej koncepcji reformy sądownictwa w Polsce. Oczywiście opanowanie Krajowej Rady Sądownictwa niezbędne. No, miały być 2 izby po to, żeby ta polityczna była dostatecznie blokująca w wypadku jakiegoś wydarzenia, że ta izba druga okazuje się rozsądniej według kompetencji kwalifikować do odpowiednich stanowisk. Teraz prawdopodobnie tak nie będzie, ale sprawa doboru tych 15 sędziów stała się fundamentalna. Stała się fundamentalna, bo przecież będą powołania do Sądu Najwyższego, do tych sądów regionalnych czy innych i to nie jest rzecz bagatelna. Oczywiście po drodze łamie się konstytucję. Ja mógłbym tutaj wymieniać tego, no powiedzmy około 10 przepisów jest łamany w tych 3 ustawach. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, by pod różnymi pozorami, pod różnymi hasłami zohydzić sądownictwo. Pan Pospieszacki podobno w każdej audycji pokazuje ludzi straszliwie skrzywdzonych przez sądy i usprawiedliwić w oczach opinii publicznej tę reformę, która ma przywrócić sprawiedliwość. Przy czym ja bym od razu zakwestionował 2 mity. Pierwszy mit, że sądownictwo w Polsce jest sądownictwem niesprawiedliwy. O tym przekonuje nas propaganda PiS-u. Jeżeli by nawet 1500 spraw znaleźli, gdzie ewidentnie naruszono prawo czy elementarne zasady sprawiedliwości, to przecież byłoby to 0,1 promila rozpoznanych spraw. Sądy, gdzie poniżej 1 promila dochodzi do błędu zawinionych czy nie,
To są najwspanialsze sądy, których nikt jeszcze nie osiągnął. Nie przeprowadzono żadnych badań, nawet na jakichś reprezentatywnych grupach w okręgach poszczególnych, czy chociaż w jednym okręgu, żeby stwierdzić w postępowaniu sądowym, dwu- lub trzyinstancyjnym, w ilu przypadkach doszło do orzeczeń ewidentnie niesprawiedliwych. Takich badań nie ma. Dlatego zakładanie i przyjmowanie w opinii społecznej, że polskie sądy funkcjonują źle z punktu widzenia merytorycznego, jest absolutnie jeszcze nieuprawnione. To by dopiero trzeba było udowodnić. Natomiast oczywistą sprawą jest przewlekłość postępowania. Jest zawalenie sądów sprawami, które prowadzą do krańcowego wyczerpania psychicznego, szczególnie w dużych miastach, w sądach rejonowych. Jest to, że kognicja sądu została rozbudowana tak, że rocznie do sądu wpływa ponad 15 milionów spraw. To jest wszystko prawda. Jest prawdą, że na salach sądowych sędziowie nieraz zachowują się niewłaściwie, bo oni się denerwują, bo jak jest pierwsza godzina, a ma 18 spraw na wokandzie, a właśnie kończy szóstą, to zaczynają go nerwy ponosić. Ale oczywiście to nie tylko taka przyczyna. To również społeczeństwo polskie składa się w pewnej części z młodych ludzi, nie najlepiej wychowanych. I tych ludzi mamy również w sądach. Dlaczego mielibyśmy nie mieć? Przed wojną selekcja była oparta na kryteriach, których teraz się nie stosuje. I bardzo dobrze. No ale nie zawsze dobrze wychowani docierają tam, gdzie nie powinni docierać. Proszę Państwa, tak samo to opowiadanie o tym, że w sądach naszych są łapówki. Jeżeli trzeba sięgnąć do kiełbasy ukradzionej przed 12 lat, przez sędziego, który od 2 lat nie żyje, został wydalony ze służby. Jeżeli trzeba sięgać do kradzieży spodni, których dokonała sędzia w stanie spoczynku, chora psychicznie, to znaczy, że wielkich afer nie ma. Od razu się powie, no a sąd apelacyjny w Krakowie, tak? Sąd apelacyjny, no nie wiemy jeszcze jak to było. Pamiętajmy, że prezesów sądów pozbawiono wszelkiego nadzoru nad finansami sądu. Powołano dyrektorów, którzy mogą wszystko, a prezes w tym zakresie nic nie może, ich nie kontroluje. Czekam na wynik tej jedynej w ciągu ostatnich 10 lat, o ile mnie moja wiedza nie myli, poważnej sprawy korupcji. Dziękuję. Panie profesorze, to jeszcze tylko jedno doprecyzujmy. Pani profesor jeszcze wcześniej, przed pana wypowiedzią, użyła słowa bezradność. Chciałem się zapytać, czy nasz system jest bezradny, że dochodzi do takich rzeczy? My jesteśmy bezradni, ale nie, właśnie dlatego, pana, czy też prawo jest bezradne? Pana, demokracja zawsze ustąpi przed siłą, chyba że dojdzie do wybuchu, w którym siła zostanie wyparta przez inną siłę. Jeżeli ktoś sięga do środków niedemokratycznych, jeżeli łamie konstytucję, likwiduje Trybunał Konstytucyjny, to jak się temu można oprzeć? Oczywiście, można wyjść na ulicę. Gdyby na polską ulicę wyszło nie tam maksymalnie 50 tysięcy, a 500 tysięcy, a to nawet bez użycia siły, byłaby to manifestacja, która by dewastację systemu prawnego być może powstrzymała. 50 tysięcy tego nie uczyni, a oczywiście nie daj Boże, żeby trzeba było używać siły przeciwko sile.
Pani profesor, no to oznacza, że... Ja może bym dodała coś optymistycznego, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale na przykład Solidarność, mówię tutaj Piotr Duda, utrzymuję kontakt, czasami tam różne rzeczy dla nich robię, Solidarność odmówiła uczestniczenia w tych marszach pisowskich i oczywiście oni doceniają to wszystko, powiedzmy podniesienie płacy minimalnej, wszystkie te rzeczy materialne, bo my... No Polska naprawdę jest bardzo biednym krajem. Ja miałam niedawno kontakt z głodującymi lekarzami i te pensje, to co oni mówią, te sumy ludziom powiedzmy na ulicy wydają się wystarczające albo po prostu powszechnie tak zarabiają. Także musimy brać pod uwagę także to, co pan profesor mówił, ten stan materialny. Ale jednak Solidarność, jeżeli się czyta ten tygodnik Solidarność, którego redaktorem był kiedyś Jarosław Kaczyński, to tam jest pełno takich opinii, jakie właśnie wygłasza pan profesor, czy ja, o właśnie ta obawa demoralizacji, przypomnienie, powiedzmy, bo w sumie te rzeczy się zdarzały. Jest taka świetna książka Talmona, Totalitarna demokracja, opisująca właśnie jak mechanizmami demokratycznymi, krok po kroku, oczywiście złamaniem pewnych zasad, ale w sposób, który dla przeciętnych ludzi jest niezauważalny, można demokrację zniszczyć. I to samo opisała Arendt, pisząc o Republice Weimarskiej. Co się dzieje z ludźmi, jak się ludzi łamie i ludzie po prostu milczą, jeszcze bez stosowania represji. Także to nie jest, to są jest wszystko rzeczy, które się już zdarzyły. Jest takie powszechne wyobrażenie, że rzeczywiście w obronie Trybunału, w obronie sądów, w obronie systemu prawnego protestują nieliczni, w tym sensie, że protestują osoby zaniepokojone no, jakąś zmianą paradygmatu właśnie politycznego, ale niekoniecznie socjalnego, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy, jeśli pan profesor przywołał kwestię 500+, tego upomnienia się polityków o sprawy socjalne, to by oznaczało, czy pani profesor rzeczywiście można tak powiedzieć, że no, ludzie dopóki nie poczują takiego zagrożenia realnego, na przykład finansowego albo gospodarczego, to nie będą zainteresowani systemem, tak istotną sprawą jak system sądownictwa w Polsce. No bo to jest też kwestia, że tak powiem, pytanie do socjologa, co się stało, że przez 25 lat ta postawa obywatelska, która no, wydawałoby się niektórym, że powinna zareagować i protestujemy, bronimy, chociaż trzeba docenić, że dużo ludzi jednak wyszło w obronie sądów. No, jest to, tak jak pan profesor powiedział, no, nie 500 tysięcy, no, nie pół miliona osób, nie więcej, tylko jakaś garstka, powiedzmy, inteligentów. A nie ma poczucia, że coś pęka istotniejszego niż tylko sama, że tak powiem, substancja socjalna czy społeczna. Myślę, że tutaj przydałaby się analiza mediów, bo jednak ten obraz w mediach publicznych i ja tak czasem się zastanawiam, jak my byśmy funkcjonowali, jak byśmy myśleli, gdyby w czasach stalinowskich była telewizja i po prostu taki uproszczony obraz. I no nie wiem, ja to jest kwestia, nie wiem. Ja po prostu do końca tego trudno mi jest zrozumieć, dlaczego. Bo pamiętam, no oczywiście już jesteśmy z panem profesorem, no już właściwie w takim starszawym wieku, ale pamiętam powiedzmy ten okres, powiedzmy 56. Myśmy byli wtedy, mieszkaliśmy w Poznaniu, mój ojciec świeżo wyszedł z więzienia i tak dalej. I tam obserwowaliśmy z bratem po prostu gdzieś tam w krzakach koło uniwersytetu, jak strzelano. Strzelano do ludzi, po prostu nie mogliśmy sobie wyobrazić, że to jest możliwe. No ale ja pamiętam też, że jako licealistka, no byłam w redakcji, takie pismo licealistów, wyboje bis i tak dalej. No po prostu wydawało się, że byliśmy znacznie biedniejsi. Ja pierwsze pomarańcze czy tam banany widziałam, jak już byłam prawie dorosła. Także mama wychowywała sama trójkę dzieci. Potem dopiero czwarty, jak ojciec wyszedł. Także myślę, że to nie jest kwestia tylko tych spraw socjalnych, ale no nie wiem, jakiejś większej może potrzeby bronienia czegoś w sobie, bo dla mnie najgorsze jest to niszczenie w ludziach tego, no tej wewnętrznej potrzeby wolności, zanim jeszcze zaczęły się represje, bo kończąc już, ja pamiętam powiedzmy
w 68 tam, no się oczywiście brałam udział w tych protestach przeciwko antysemickim ulotkom na uniwersytecie, dlatego że mój dziadek był posłem, powiedzmy, endeckim, więc podwójnie się czułam odpowiedzialna, ale wtedy mój były mąż wystąpił o odebranie mi opieki nad córką i przywieźli mnie z więzienia. Oczywiście rzęsy tam, popiół i smalec, taki zrobiłam z tego tusz. I sędzina to była pani Mincowa, nie wiem czy żona, czy synowa, no Minca, która oczywiście no, z tego mego byłego męża no, starła w proch po prostu za to, co robił. Ale to były po prostu oczekiwania wobec sądu i jej zachowanie było, to wszystko, no nie wiem, czy ludzie byli, nie wiem, czy przyzwoici, czy mniej, znacznie bardziej przecież były dotkliwe wtedy represje. Ale ja jestem dlatego tak zmartwiona, bo po prostu ludzie ulegają właściwie, nie wiem, to jest mieszanina, powiedzmy, oportunizmu, nadmiernych ambicji, powiedzmy, czy powiedzmy pan minister Jaki, kiedy występuje, to po prostu nie wiadomo. To jest, trudno jest zrozumieć komuś wychowanemu na wolnego człowieka, którym starał się stale pozostać. A czy prawo się obroni, panie profesorze? To znaczy sędziowie, procedury, to co mamy, to co zostało z prawa, czy nie? Czy tak jak ktoś niedawno powiedział, że jednak zostanie obudzony jakiś gen konformizmu i będziemy świadkami tego, o czym pani profesor z kolei mówi, no takiego powolnego łamania charakterów albo rozmydlania odpowiedzialności. Mnie się wydaje, że większość sędziów zdecydowana będzie bronić swojej suwerenności w orzekaniu. Będzie chciała być niezawisła. Tak mi się wydaje, zdecydowana większość. Jak to będzie w jednostkowych wypadkach? No, pewnie oportunistów się znajdzie. Ja do sądownictwa zgłosiłem się w 1956 roku po tych zmianach, które nastąpiły. Ze mną weszło do niego bardzo wielu młodych ludzi, już wszyscy po pełnych studiach prawniczych, mieli później skróconą wprawdzie aplikację, egzamin sędziowski, ale o różnym pochodzeniu. Już taki był brak ludzi wykształconych w sądownictwie, że selekcji politycznej prawie nie było. Jak ktoś miał ojca czy matkę o głośnym nazwisku, to nie, ale właściwie nawet te burżuazyjne czy obszernicze pochodzenie już wtedy nie było przeszkodą. I dzięki temu w 81 roku powstała w sądach Solidarność. Bardzo mocno, prawda? Prawie 1000 sędziów, asesorów, parę tysięcy urzędników, kuratorów, różnych innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. I to oni spowodowali tak daleko idące zmiany postaw, że ludzie, którzy nie byli w Solidarności, bronili swojej godności i niezawisłości. Prezes Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, Józef Wieczorek, syn komunisty i działacz w Łodzi partyjny, tak zręcznie i dzielnie bronił sądu, że trzeba go było z niego wyrzucić. A pożegnanie odbyło się przy kilkunastominutowym aplauzie wszystkich sędziów, urzędników, woźnych i tak dalej. Także represje zbyt nachalne mogą doprowadzić do pewnego zbiorowego poczucia nie tylko wzajemnej solidarności, ale też i takiej uczciwości, która spowodowała, że jednak wielu ludzi w najtrudniejszym okresie zachowało się niezwykle przyzwoicie. Ja powiem na marginesie. Ja byłem już wtedy odwołany przez Radę Państwa,
ale ponieważ odpowiadałem za Solidarność w sądach w regionie Mazowsze, miałem nie tylko kontakty z sędziami, ale też różne inne. I mnie w pewnym momencie powiedziano, że z MSW wysoki funkcjonariusz powiedział tak, myśmy zawiesili stan wojenny, bo no co z tego stanu wojennego? Myśmy nie liczyli na liczne kary śmierci, ale myśleliśmy, że podstawowy wymiar w trybie doraźnym to będzie 10 lat, a były 3 wyroki, 2 w marynarce wojskowej. To nie znaczy, żeby wybielać tych sędziów, którzy orzekali po 4, 3, 2 czy 5. To nie, ale w pewnym sensie władze się na sądownictwie zawiodły. I teraz mam nadzieję, że w warunkach no, diametralnie innych sędziowie będą wiedzieli, że ich czyny i rozmowy będą zapisane i że kiedyś jednym podziękują w jednym znaczeniu tego słowa, drugim może w innym znaczeniu tego słowa i warto być przyzwoitym. Pani profesor, dokąd to wszystko zmierza? Jeszcze bym zapytał panią, bo chciałbym, żebyśmy też przeszli do tej części naszej rozmowy, żeby państwo z widowni zadali kilka pytań, bo to jest nieodzowny element takich spotkań. Do czego to zmierza według pani? PiS ma świetne poparcie. Wybory nie wiadomo mają być, ale różnie się o tym mówi. Ordynacja wyborcza i tak dalej. Generalnie w państwie demokratycznym, będącym członkiem Unii Europejskiej, taka władza z takimi pomysłami i aspiracjami, o jakich rozmawiamy teraz, jak pani myśli, jaki jest punkt, że tak powiem, końca? No, ja myślę, że w tej chwili obserwujemy taki delikatny krok do tyłu. Ja opieram się tylko na takich przelotnych rozmowach czy tym, co widać w mediach, ale ten krok do tyłu widać w mediach, bo po prostu to chodzi właśnie o powiedzmy wykonanie pewnych symbolicznych działań, bo myślę, że no oni też chyba niektórzy z nich przynajmniej poczuli się tym no, trochę przestraszeni i mam nadzieję, ale to zniszczenie zaufania do instytucji jest czymś, co już się dokonało. Demoralizacja tych, którzy powiedzmy milczeli. Także nie wiem, czy po prostu tutaj rozmawialiśmy przed tym, siedząc, czekając na to spotkanie, czy to jest powiedzmy to poczucie takie krzywdy samego Jarosława Kaczyńskiego, chęć zemsty na wszystkich, to, że nikt go nie popierał, że właśnie nikt nie dochodził prawdy i tak dalej. Nie sądzę. Ja sądzę, że to jest oczywiście pomysły niektóre, ale tam jest wielu autorów, bo to jest rozszerzanie władzy, przekształcanie sfer zarządzania w sytuację władzy, czy po prostu uruchamianie tego powiedzmy, populizmu i nadzieja na coś, dlaczego ja to gdzieś tam określiłam jako przypominające bolszewizm, w sensie tym powiedzmy cywilizacyjnym, bo tam kryje się za tym nadzieja, że to wydobędzie z ludzi powiedzmy to właściwe istnienie w cudzysłowie, skonsoliduje, że konflikt jest potrzebny, żeby tą utopię powiedzmy bez konfliktu w przyszłości zbudować. No społeczeństwo. I to jest oczywiście bolszewickie i idiotyczne i po prostu mnie jest bardzo to trudno zrozumieć, bo to jest naprawdę głęboko irracjonalne i głównymi ofiarami będą pisowcy, moim zdaniem, na dłuższą metę. I ci, którzy w mediach to po prostu czy usprawiedliwiają, czy przekazują w sposób, który łagodzą w tym przekazie. Także w mediach prywatnych, które są zależne od reklam. Także myślę, że ja z przykrością patrzyłam na to, jak przeżywała, powiedzmy, swój błąd pani sędzia Gersdorf, to, że poszła tam, że Duda ją wciągnął, prezydent Duda w taką pułapkę, ale myślę, że jedynym sposobem jest po prostu wybaczać sobie, nie dać się właśnie zamknąć sobie ust przez poczucie, że nie mam prawa do osądzania i nazywać to, co się dzieje po imieniu, żeby
przyszli wyborcy, żeby po prostu zachowali się inaczej, bo żadnych innych, mówić totalitarna demokracja, mówić o tym, co mówiła Arendt, powiedzmy Republika Weimarska, choć nie wierzę, ja akurat mówienie, że z tego wynika powiedzmy jakieś ciągoty faszystowskie, w to nie wierzę, ale to budzi agresję, to powiedzmy te lumpy, które gdzieniegdzie się widuje, te wybuchy agresji są produktem ubocznym moim zdaniem, ale być może one powodują to wahnięcie do tyłu. Niedaleko, nie wiem jak daleko to pójdzie, bo po prostu ci, którzy rozpoczęli ten proces, nie mogą poświęcić tych na dole, bo oni się zaangażowali bardziej. Tu jest cały szereg takich mechanizmów, które naprawdę są znane i dobrze opisane. I myślę, że pewnym sposobem przetrwania tego jest no po prostu nazywanie tego, opisywanie tego, bo niewiele więcej po prostu jesteśmy w stanie w tym momencie zrobić. Czyli mimo wszystko bezradność. Proszę Państwa, no, porozmawialiśmy chwilę dłuższą, a teraz prosiłbym, jeśli Państwo macie kilka pytań, to do naszych gości zapraszam. Będę podawał mikrofon, jeżeli Państwo chcą powiedzieć, może ktoś... Dobrze, dobrze, ale czy ktoś chciałby z Państwa zadać pytanie, włączyć się w rozmowę? O, już widzę, że są pierwsze głosy. Nie wiem, Pani była pierwsza, ale to za chwilę Panu przekażemy, tak? Proszę. Dziękuję bardzo. Ewa Tomczak. Ja mam pytanie do Pana Profesora Strzembosza. Czy zdaniem Pana Profesora, gdyby konstytucja nasza, czy ona zabezpiecza nas odpowiednio przed takimi sytuacjami? Czy gdyby w niej były takie bezpieczniki, to nie jest tak, że po prostu bylibyśmy zabezpieczeni? Czy jakby w trosce o taką długofalowe funkcjonowanie Rzeczypospolitej, ta konstytucja nie wymaga jakichś zmian, oczywiście nie teraz i nie takich, o jakich w ogóle jest mowa, ale czy nie jest tak, że no jakieś formy zabezpieczenia, że ona trochę inaczej powinna wyglądać, że jakieś formy zabezpieczenia są możliwe, no prawnie po prostu. Dziękuję. Proszę Pani, konstytucja zabezpiecza dobrze lub źle i można to tak oceniać, gdy jest stosowana. Jeżeli w Polsce trójpodział władzy został tak uregulowany, jak w całym świecie cywilizowanym, a trójpodział władzy był już w konstytucji majowej, to ten trójpodział powinien wystarczyć. Bo ustawodawca nie może wszystkiego, bo Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, bo organ wykonawczy nie może wszystkiego, bo sprawa trafi czy do sądu administracyjnego, czy do sądu powszechnego i sąd, kierując się prawem, no ale też własnym sumieniem i sprawiedliwością, nie dopuści do nadużyć. Równocześnie wprowadzono mechanizmy, które broniły przed tym, by sędziowie się jakoś no, poczuli poza kontrolą. W Krajowej Radzie Sądownictwa na 25 członków, 15 to sędziów, no jeszcze dwóch sędziów, prezes NSA i pierwszy prezes Sądu Najwyższego, ale czterech posłów, dwóch senatorów, minister sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta. Jeżeli oni pracują solidnie, interesują się tym, co Krajowa Rada robi, to oni przecież nie dopuszczą do jakiegoś tam działania na zasadzie tam protekcji, czy na zasadzie jakichś tam dziwnych kryteriów przez kogoś tam sobie przygotowanych czy wymyślonych. To były metody nadzoru nad działaniem Krajowej Rady, ale oczywiście z przewagą dla sędziów,
bo Krajowa Rada jest doskonałym i stosowanym w najbardziej nowocześnie uregulowanych systemach konstytucyjnych sposobem oddzielenia władzy wykonawczej od władzy sądowniczej. Oczywiście można się powoływać, że tu i tam jest różnie, ale ja Państwu podam jeden przypadek, szczególnie drastyczny. Kiedy byłem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, mieliśmy żywą wymianę z sądami najwyższymi w całej Europie, nie tylko Europie. Był u mnie z wizytą prezes Sądu Najwyższego Norwegii. I w pewnym momencie ja go zapytałem, w jaki sposób został powołany. On powiedział, mnie powołał premier. No proszę Państwa, moje oczy zrobiły się ogromne. Premier? Mówi, tak proszę Pana, bo ja ze względu na swoją dotychczasową działalność byłem właściwie już przesądzone było, że ja będę prezesem Sądu Najwyższego. Zarabiam o 50% więcej niż premier. I gdybym powiedział, że premier ze mną próbował o jakiejś konkretnej sprawie rozmawiać, to premier w ciągu 3 tygodni nie byłby premierem. To jest odmienna sytuacja w takim kraju z utrwaloną demokracją. Tam może i premier powołać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No w Polsce to byłaby kpina jawna, dlatego że u nas nie ma takich mechanizmów opinii publicznej, takich utrwalonych podziałów między władzami i wzajemnego szacunku. No, jakby pierwszy prezes powiedział, że próbują go namówić na coś wygodnego dla władzy, no to tej władzy by nie było. U nas powiedziano by pewnie w tej sytuacji. No jak powołuje, to i kieruje. Proszę Państwa, my mamy, jeżeli chodzi o trójpodział, system bardzo nowoczesny. Można dyskutować, czy powinien być system prezydencki, czy kanclerski. To jest dla specjalistów. To ogółu właściwie z punktu widzenia praw i wolności człowieka, obywatela, nie interesuje. Natomiast oczywiście są mechanizmy, które mają zabezpieczyć przed nadużyciem władzy każdej, również władzy sędziowskiej. U nas się mówi, że postępowanie w stosunku do sędziów, którzy nadużyli swoich uprawnień, a przede wszystkim zachowywali się niemoralnie, jest bardzo liberalne. Ja nie mogę tego ocenić, bo nie znam wyników badań. Ale proszę Państwa, jeżeli wyrzuca się z sądu, bo sędzia w kolizji samochodowej zachował się ordynarnie, rozmawiając z tym drugą stroną kolizji. Jeżeli wyrzuca się z sądu, bo sędzia na czas nie pisze uzasadnień, mimo że miał zwracany wielokrotnie na to uwagę. To takiego chyba wielkiego liberalizmu nie ma. A rozprawy dyscyplinarne są jawne, wyroki są ogłaszane. Także wiele jest do poprawy w ramach ewolucyjnych zmian. Tu i ówdzie niejedno, nawet odnośnie kompetencji Sądu Najwyższego bym chętnie zgłosił. Ale nie rewolucja, która nie służy poprawieniu sądownictwa, usprawnieniu działania, przyspieszeniu postępowań, służy jedynie nagiej władzy. No, z tym się nie można zgodzić. Przemysław Pleciński. Ja nie jestem prawnikiem, jestem inżynierem lotniczym do tego. Chciałbym zadać pytanie, być może trywialne, aczkolwiek nie wiem. Dużo i tutaj też było mowy o powolności działania sądów
I zastanawiam się, widząc te setki czasem teczek, które na takiej dużej wokandzie, jak tutaj się mieszczą, czemu polski wymiar sprawiedliwości nie jest komputeryzowany? Właśnie mówię to jako inżynier, jako przedstawiciel tej dyscypliny. I dlaczego w innych dziedzinach, jak choćby służba zdrowia, już od wielu lat to ma miejsce, wydaje mi się, że to by przyspieszyło, czyli zmniejszyło tę powolność działania sądów. To jest oczywiście moja hipoteza i pytanie. Być może nie tylko do pana profesora Strzembosza, ale i do pana sędziego Żurka. Dziękuję bardzo. Ja spróbuję w ramach swoich kompetencji odpowiedzieć. Komputeryzacja sądów zaczęła przebiegać. O ile wiem, w ministerstwie specjalistę od komputeryzacji już odsunięto. Nie wiem, pan sędzia Żurek wie lepiej. Natomiast wprowadzono dwie rzeczy jeszcze za poprzedniej władzy. Wprowadzono sądy internetowe w Lublinie, gdzie około 40 sędziów na podstawie pozwów i odpowiedzi na pozew przesyłany drogą elektroniczną rozstrzyga ponad 2 miliony spraw rocznie. To w najdrobniejszych sprawach. To oczywiście pokazuje, jak wiele można zrobić stosunkowo niewielkimi środkami. Ale jest jeszcze drugi problem. Wprowadzono w sądzie filmowanie rozpraw. Wydawało się, że to jest dobry sposób kontroli, bo w razie zarzutów co do zachowania sędziego albo jakichś rozbieżności w kwestii treści zeznań złożonych, jest się do czego odwołać. W tej chwili ten proces został zahamowany. Sędzia Żurek powie więcej. Waldemar Żurek, Krajowa Rada Sądownictwa. Proszę Państwa, pewnie więcej nie powiem. Witam serdecznie, bo pan profesor bardzo celnie to ujął. My jesteśmy zwolennikami nagrywania rozpraw. To naprawdę ma wiele zalet. Nie oczywiście zwolennikami tak zwanego elektronicznego protokołu, czyli takiego ślepego przepisywania tego, co strony mówią, bo dalej jesteśmy przyzwyczajeni do czytania tekstu, który jest już jakoś zredagowany. Ale właśnie to nagranie miało być dowodem, że sędzia po pierwsze przygotowuje się do rozprawy, że zna akta, po drugie, że nie jest stronniczy, po trzecie, że zachowuje się przyzwoicie na sali rozpraw, po czwarte, że się nie spóźnia, albo jak jest opóźnienie, to jest to wynikiem natłoku liczby spraw, a nie jego jakichś negatywnych osobistych cech. Nagrywanie rozpraw jedynie moim zdaniem utrudnia zawieranie ugód sądowych, bo wtedy strony nie są tak elastyczne, jak wtedy, kiedy przechodzi się na takie wzywanie ich do ugody i takie mniej formalne zachowanie sędziego na rozprawie. Tu przeszkadza, tu bym znowelizował przepisy, że wtedy trzeba wyłączyć ten system nagrywania i nakłaniać strony do ugody. Natomiast nie wiem, dlaczego ministerstwo wstrzymuje ten system. O wiele pewnie droższy będzie system tego elektronicznego losowania. Dzisiaj już systemy elektroniczne kamer, one są bardzo proste i bardzo tanie. I one naprawdę dają stronom pełnomocnikom pewien komfort pracy, dyscyplinują sądy, ile nam pozwalają się też obronić. Jest oczywiście też projekt digitalizacji akt. To się już dzieje w części rejestrów, ksiąg wieczystych, które zostały w całości zdigitalizowane, więc pewne programy się udały, bo ten elektroniczny sąd, o którym mówił sędzia Strzembosz w Lublinie, on działa. I dzisiaj każdy Polak, który sprawnie posługuje się komputerem, ma dostęp do internetu, może oczywiście wysłać pozew, opłacić, wszystko przez internet. Jak nakaz się uprawomocni, ma wyrok, który może egzekwować. To się dzieje, ale ja jestem zwolennikiem pójścia dalej, czyli digitalizacji pełnej akt. Ja widziałem kiedyś taki projekt, który był w Rumunii realizowany, z której się czasem śmiejemy, prawda, że tam w kożuchach się jeszcze chodzi, gdzie niegdzie. Ale widziałem tam właśnie rozprawy online sądu administracyjnego, które były jawne.
W całości zdigitalizowane akta, gdzie sędziowie uczą się, prawda, i mają tylko tablet czy laptop. U nas jest już projekt na przykład dyktowania i przetwarzania głosu na tekst, którego byłem zwolennikiem. Totalne zinformatyzowanie stwarza pewien problem, bo wtedy pojawia się oczywiście zagadnienie kopiuj-wklej i te uzasadnienia, które kiedyś pisaliśmy na 3 stronach, robią się na 13 stronach, bo się cytuje wszystko. Więc tutaj też trzeba uczyć się korzystać z tych nowinek. Więc odpowiem panu, jesteśmy za tym, żeby informatyzować. To średnie i młodsze pokolenie sędziów, ono jest w całości zinformatyzowane, korzysta w pełni, ale były na przykład problemy z dostępnością do baz danych, czyli do Lexa czy do Lex Poloniki, dlatego że no, znowu budżetowe uwarunkowania. Sędzia, który powinien mieć pełny dostęp do całości bazy danych, jeśli chodzi o akty prawne, komentarze, on miał tylko wybrane, bo to akurat udało się na przetargu zakupić. No to jest tłumaczenie trochę absurdalne, bo sędzia powinien najlepiej znać prawo i mieć dostęp nieograniczony, chociaż kilka stanowisk, prawda, w bibliotece sądowej. Więc ja jestem jak najbardziej za informatyzacją. Jeśli mogę skorzystać z okazji i jeszcze korzystając z tego, że jestem przy głosie, zadać takie dwa pytania. No proszę państwa, my cały czas przekonujemy przekonanych i mam wrażenie, że jednak nie znajdujemy tego kanału komunikacji do tych osób, które nie wiedzą tak naprawdę, do czego prowadzi ta sytuacja, która się dzisiaj toczy. I oczywiście ja mogę postawić diagnozę, dlatego że ja akurat, no, jak jestem w Warszawie, mam dostęp, prawda, TVN24, Polsat News, ale już gdy jestem poza Warszawą czy poza dużym miastem, nie mam sieci kablowej, a tak większość Polaków funkcjonuje, to mam na pilocie 5 programów dzisiaj propagandy w stylu Goebbelsa. 1, 2, 3, telewizję Trwam i TVP Info. I no, klasyk mówił, kłamcie, kłamcie, zawsze coś zostanie. I my to widzimy, że ta część społeczeństwa jest odcięta od komunikacji, bo nie sięga do internetu. Młodzież często ten internet traktuje rozrywkowo, informatycznie, tylko jakaś część. I teraz pytanie moje jest proste. Dlaczego nie udaje się przekonać tak zwanych wolnych mediów, czyli przedsiębiorców medialnych, żeby na przykład na otwartym kanale, a wiemy, że są, prawda, Polsat i TVN, ma ileś programów na platformie cyfrowej, żeby jednak rano między godziną 6 i 8, wieczorem między 21 a 23, zrobili 4 godziny rzetelnych programów. To może być kopia programów informacyjnych, które mają, albo program informacyjny rzeczywisty. Dlaczego nie udaje się? Bo oni za chwilę mogą przestać mieć wolne media w Polsce, bo dekoncentracja może wymieść te wolne media. I proszę mi wierzyć, no Niemcy w Republice Weimarskiej to był światły naród, a jednak jak bardzo dał się zaczadzić. I to jest jedno pytanie, dlaczego nie potrafimy przekonać na przykład tych wolnych mediów. I już kończę drugie pytanie. Czy pani profesor nie uważa, że oczywiście weta były jakimś impulsem prezydenta, który wszystkich w jakiś sposób uradował, ale czy dzisiaj nie toczy się już gra w stylu niestety Putina, która no, pokazujemy dramatycznie ciężki projekt, a później go łagodzimy projektem równie niekonstytucyjnym, który i tak osiągnie ten cel, który zamierzyliśmy na początku. I czy dzisiaj te spotkania, które prezydent toczy z Jarosławem Kaczyńskim, nie są tylko medialnym pokazem, żeby zamulić społeczeństwo, które no, daje się nabierać. My wszyscy, ja też po części. Dziękuję bardzo. Pół zdania tylko pani profesor w sprawie tych mediów powiem, bo rzeczywiście no, teraz kwestie dekoncentracji są przed nami i zapewne prywatni nadawcy będą się musieli z tym zmierzyć, ale panie sędzio, tam po prostu to jest kwestia komercyjności i pieniędzy, to są media komercyjne i myślę, że w jakimś stopniu próbują realizować misję powiedzmy informacyjną czy publicystyczną, to jest misja dziennikarska, reporterska i tak dalej, natomiast nie wiem, czy władcy, szefowie wielkich mediów, wielkich telewizji byliby skłonni zaryzykować zadarcie z władzą. Ja sobie to tak interpretuję. No właśnie, tylko czy za chwilę nie obudzą się w systemie nakazowo-rozdzielczym i będą mogli robić tylko programy jak gotujesz, tańczysz i śpiewasz. Ale to jest pytanie raczej do nich. No właśnie. To są wielkie interesy, wielki biznes, ogromne spółki medialne i nie jestem przekonany, czy tak jak mówię, czy ktoś by się odważył walczyć. Jednak jest, ja tak to oceniam, pewien cień lęku i takiej defensywy, ale być może, ponieważ zdaje się, że wśród dziennikarzy, którzy pracują w tych mediach komercyjnych, ten lęk o to, co się stanie, narasta. To znaczy, to są ludzie, którzy są niżej, nie są właścicielami tych mediów, ale pracują, oglądają. Oni się na ogół nie angażują publicystycznie, żeby wyrażać opinię, tak jak publicyści na ogół to robią.
i czy felietoniści, oni są dziennikarzami, ale widzą, że być może mogą stracić niebawem to zakotwiczenie w tak zwanych wolnych mediach, czyli okaże się, że będzie na przykład wprowadzony 15%, znaczy maksymalnie 15% udział kapitału zagranicznego, a reszta będzie w rękach polskich, czyli jakich? Spółek Skarbu Państwa albo spółek związanych z władzą i tak dalej. To wszystko jest przed nami, nie wiadomo, czy rzeczywiście do tego doprowadzimy, ale z tego, co ja wiem wśród moich znajomych, jest pewien ruch i niepokój na dole pokazujący, że być może dziennikarze sami zaczną po prostu większą uwagę na to zwracać. A co do wielkich spółek medialnych, no, to jest pytanie do biznesu. Jak biznes reaguje w ogóle na takie zmiany polityczne i czy widzi i czy czuje, że jesteśmy w nieco nienormalnej sytuacji, czyli nie w ramach pewnej demokracji, w której możemy funkcjonować, ale w ramach jednak już przekroczenia. Ale to tylko tyle w sprawach medialnych. Teraz pani profesor o to drugie pytanie. Tak, pan sędzia powiedział, czy zastanawiał się, wielu ludzi się zastanawia, czy jest jakaś umowa między PiS-em a panem prezydentem. Ja osobiście uważam, że nie, bo tam jest tak głęboki w całym systemie brak zaufania i obawa, że gdyby była taka umowa, to pan prezydent przy okazji jakiejś medialnej by po prostu powiedział to. I to by, myślę, że to jest wykorzystywanie zależności, wykorzystywanie powiedzmy no, te osobowości i tak dalej. Także ma pan rację, że obie strony prowadzą do tego samego, czyli upolitycznienia sądów i zatarcia tego kluczowego podziału władz. Także myślę także, że właśnie zastanawiam się, czy po prostu nie ma przecież jakichś wielkich represji, można przecież, ale jest właśnie ten brak zaufania i to oczekiwanie, że, no, że potem będzie następny krok. No, to jest trudno zrozumieć, bo no, po prostu, no nie wiem, no my pamiętamy, pan sędzia i ja, po prostu kiedy wydawało się, że trzeba zaryzykować więcej i no ja no mogę powiedzieć, nie wykorzystałam swoich zdolności, bo byłam większość czasu wyrzucona z uczelni, także pracowałam czy jako pielęgniarka, czy w różnych zawodach. Zresztą jako pielęgniarka z mamą prezydenta Komorowskiego, która też była jakąś taką przełożoną pielęgniarek. Także po prostu dla mnie to jest wszystko niezrozumiałe, ale wydaje mi się, że to, co na pewno cechuje Jarosława Kaczyńskiego, to jest całkowity brak zaufania do kogokolwiek. Tak był wychowany przez swoją mamę, także ta gra między braćmi i tak dalej. I myślę, że to przeniesione do polityki ma, powiedzmy, tak niszczący efekt. Jeśli mogę jeszcze skomentować, pani profesor, państwo jesteście pokoleniem ludzi twardych, którzy przeszli bardzo dużo w swoim życiu i być może patrzą na to z innej perspektywy, ale czy dzisiaj do społeczeństwa konsumpcyjnego nie wystarczy zastosować bardzo prostych mechanizmów, bo właśnie pani profesor mówi, no ale przecież nie ma represji, prawda? Dla państwa więzienie nie jest już czymś strasznym, bo zetknęliście się z nim bardzo blisko, z doświadczeniach swoich osobistych. A czy dzisiaj nie wystarczy zakręcić części osobom po prostu ciepłej wody w kranie, odciąć ich od komputera, po to, żeby oni już odczuli represję i żeby wymóc na nich ten efekt mrożący, który mówimy? Bo ja się tego najbardziej boję w sądach. Wiem, że sędziowie będą mieli heroiczne postawy, ale ile będzie takich orzeczeń, do których my nie poznamy motywów, nie będzie telefonu z Komitetu Centralnego. Będzie obawa właśnie, że przeniesie się mnie te 20 kilometrów dalej i już stracę godzinę na dojeżdżaniu. To jest oczywiście nie do wykrycia, bo nie da się zbadać tego efektu mrożącego, ale on będzie nas zaskakiwał. Po prostu my, no ja mówię, ja się tego najbardziej obawiam, bo taki nacisk goły, jak ja to mówię, na sędziego spowoduje, że ten sędzia się odbije, bo my mamy twarde kręgosłupy. Natomiast bardziej boję się właśnie tej miękkiej presji i tego, że sędzia będzie starał się wyczytać oczekiwania władzy wyroku wtedy, kiedy straci mechanizmy ochrony. Bo tak naprawdę ta Izba Dyscyplinarna z ławnikami wybieranymi przez Senat, z upolitycznioną Krajową Radą, która wybierze nominantów do tej Izby, ona będzie batem nie tylko na sędziów, ale także na pełnomocników w sprawach politycznych czy zbliżonych do polityki. Bo przecież może stracić wykonywanie zawodu. Bardzo łatwo.
Także mówię, boję się tego efektu mrożącego i pani profesor powiedziała coś takiego, no ale przecież nie ma wielkich represji. No bo jeszcze te sądy działają i one jeszcze pewnie przez kilkanaście miesięcy tą zasadą, taki, nawet jak się zmieni i wprowadzi te ustawy, będą działać. Tylko co będzie później? Czy my będziemy w stanie to dostrzec? To jest pytanie o bolszewizm w systemie demokratycznym. Mogę tylko powiedzieć, ja nie uważam się za osobę twardą. W 1968, kiedy siedziałam, przyznawałam się, bo byłam dumna z tego, co robiłam, co oczywiście było rodzajem pułapki. Także to nie jest kwestia twardości. To jest, nie wiem, czy powiedzmy wychowania, czy powiedzmy czegoś, co po prostu w stosunku do samego siebie. To jest, myślę, coś, co... To się zmieniło i także bezradności wynikającej z obrazu, który tworzą media. Wtedy jednak słowo ważyło więcej i powiedzmy można było jakieś poczucie racjonalności. Jednak taka minimalizacja po prostu absurdu. Ja miałam okazję zresztą już bardzo powiedzmy w latach 2000 rozmawiać z Jaruzelskim, kiedy był prezydentem już. I ponieważ napisałam taką książkę o postkomunizmie, w której analizowałam tę stronę wojskową. I między innymi pisałam, że stan wojenny był sposobem wytrącenia argumentów, żeby po prostu doprowadzić do wybuchu wojny, która mogła powiedzmy... Być niszcząca dla Europy Środkowej, z możliwością nawet użycia broni nuklearnej. I no i właśnie Jaruzelski mnie zaprosił i tak dalej, i porozmawialiśmy o tym w Belwederze. I on powiedział, że on znosi całą tą, powiedzmy, przekonanie, że jest zbrodniarzem i tak dalej, bo nie może sobie pozwolić, żeby powiedzieć prawdę, ma córkę, boi się, że zostanie zabita i tak dalej, ale też, że jest... Że my sobie nie zdajemy sprawy, patrząc z zewnątrz, jak wiele po prostu było oporu wewnątrz tych struktur po prostu oficjalnych. I myślę, że w tej chwili cały ten system jest znacznie bardziej zdemitologizowany, przejrzysty i sprowadzany do pewnego wspólnego mianownika takiej powiedzmy degeneracji i ludzie się mniej starają, ci, którzy są. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy są obecnie u władzy, niektórzy to byli moi studenci i tak dalej. Po prostu on mówił, że i tak, gdyby się starał, to po prostu to wszystko by utonęło w tym całym, powiedzmy, systemie. Także no, trudno jest, naprawdę mi jest to trudno zrozumieć. Nie chcę mówić, że pan profesor oczywiście jeszcze z czasów wojny i tak dalej, powiedzmy, to całe życie po prostu walczył. Ja byłam, powiedzmy, troszkę się urodziłam później, choć te, no powiedzmy, no nie, to nie była twardość, to było jakieś no poczucie właśnie obowiązku, odpowiedzialności, takie były oczekiwania, właśnie działała opinia publiczna. Także, a w tej chwili, kiedy powiedzmy nawet jak powiedzmy pana sędziego nawidujemy w mediach i tak dalej, to wszystko jest w kontekście, który powiedzmy niszczy to, co pan chce powiedzieć. Także w jakimś momencie ryzyko przerasta to, co jak się kalkuluje korzyści. I to jest... Ja nie widzę tutaj jakichś reżyserów. To jest pewna właśnie masowe, taki splot masowych działań niekoordynowanych. To jest najgorsze, że po prostu to nie jest karierowiczostwo, bo po prostu... No dla mnie kariera, no to właśnie mieć poczucie, no właśnie w tym samemu, że się robiło to, co się uważało za słuszne. I jeżeli się powiedzmy robiło coś złego, to po prostu w granicach, które można jeszcze sobie wybaczyć. Także może to po prostu to jest kwestia powiedzmy pewnej refleksji, no nie wiem. To jest kryzys bardziej taki kulturowy, cywilizacyjny, w psychologii społecznej. Może zawaliły szkoły. No nie wiem, co się stało. Ale powiedziałam, Solidarność, Piotr Duda i powiedzieli, nie będą przykładać ręki. A to są ludzie, którzy no właśnie dla powiedzmy te pieniążki i płaca minimalna to jest bardzo dużo.
romansuję dziennikarz. Mam pytanie tak do pana profesora Strzembosza na temat tych mechanizmów zabezpieczenia. Rozumiem, że kultura, prawo nie może w pełni zrekompensować ewentualne mankamenty w kulturze politycznej. Po drugie, to prawda, że polska konstytucja jest już bardzo długa. Z drugiej strony, czy to nie jest anomalia, że w Polsce ustawy, które mają znaczenie ustrojowe, na przykład ustawa o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, czy ustawa o Krajowej Rady, Radzie tak, Radiofonii i Telewizji, tak? Czy te ustawy mogą być znowelizowane zwykłym trybem, mimo że no, wystarczy właśnie zdobyć większość bezwzględną, nawet niekonstytucyjną i de facto można zmienić konstytucję, tak jakby pośrednio. Czy nie należy tam akurat tego naprawić? Panie profesorze, to jest pytanie właśnie o to, czy można konstytucję zmieniać ustawami. No nie wolno oczywiście. Konstytucja może być zmieniona w trybie, który sama określiła, ale przecież jeżeli tak się dzieje, a dzieje się tak od blisko 2 lat, no to jak powiedziałem, przecież przeciwko tego rodzaju działaniom, za którymi stoi siła również, wszystkie ministerstwa siłowe, no przeciwko takim działaniom, samym gadaniem nic się nie wywołuje. Jeszcze pani sędzia tam. Może pan. Irena Kamińska, proszę państwa, ja zanim zadam obojgu państwu pytanie, to chciałam nawiązać do tego, o co pytał pan, dlaczego sądy w Polsce są tak powolne. Dzisiaj otworzyłam korespondencję skierowaną do zarządu Stowarzyszenia Sędziów Temis i tam jeden z prezesów sądów rejonowych w pobliżu Warszawy przysłał uchwałę, którą sędziowie tego sądu na zebraniu podjęli jednogłośnie. I z tej uchwały wynika, że zwracają się do ministerstwa no, z prośbą o jakąś reakcję, bo przecież chodzi o tych obywateli, którzy prawda, czekają i o tą reformę cały czas prowadzoną od 20 lat, która tylko tych obywateli ma na uwadze i cały czas stara się wprowadzić jakieś rozwiązania, które zrobią prawda, porządek z tą przewlekłością. Oczywiście to wszystko jest psu na budę i to jest opowiadanie obywatelom jakichś nieprawd albo w ogóle półprawd. Ale co jest zawarte w tej uchwale? Otóż tam na sędziego Wydziału Cywilnego przypada 1100 spraw do załatwienia. To jest 1100 spraw, na każdej z nich widnieje nazwisko sędziego referenta i każdy z tych sędziów może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za to, że powiedzmy przez miesiąc czy dwa nie podjął w tej sprawie żadnej czynności. No nie wiem, ktoś kto nie widział szafy z 1000 czy nawet 700 sprawami, to w ogóle nie potrafi sobie wyobrazić tego, jak ten sędzia się czuje, jak on sypia, prawda, co on ma do zrobienia i jak on żyje, jaki jest komfort psychiczny i jaka jest jakość jego życia i poczucia odpowiedzialności za to, co się dzieje. I teraz proszę państwa, wszystkie te rzeczy, o których państwo mówiliście, ten sąd, o którym mówił pan profesor Strzembosz, to wszystko jest bardzo dobre i to się dzieje albo się nie dzieje, bo zostało wstrzymane. Natomiast na razie póki co każdą sprawę musi załatwić sędzia, tak czy inaczej. On musi poświęcić no choćby tą godzinę, żeby ją przeczytać i żeby wydać jakieś orzeczenie. No jeżeli on ma 1100 spraw, to niestety wszyscy będą na to czekać. I tam z tej uchwały wynika, że jeszcze z tego wydziału minister sprawiedliwości w ostatnim okresie właśnie 2 sędziów wysłał na delegację do sądu okręgowego w Warszawie, prawda, z tego sądu rejonowego, czym jeszcze pogorszył sytuację. Nie sądzę, żeby minister zareagował na ten stan faktyczny, czy na tą uchwałę, bo przecież tutaj w ogóle nie o to chodzi, prawda, nie chodzi o rozwiązywanie takich problemów, tylko chodzi o ruchy kadrowe, żeby jak najszybciej te sprawy rozwiązać, bo mamy przecież przed sobą wybory, izba dyscyplinarna, o czym mówił pan sędzia
Żurek z ławnikami wybranymi na pewno spośród niektórych, co bardziej przekonanych ideologicznie, czytelników różnych mediów prawicowych i tak dalej. To wtedy dopiero będziemy mieli to wszystko w garści. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, przypomnieć, o czym wszyscy Państwo na pewno wiecie. Każdy totalitaryzm zaczynał się od likwidacji elity, inteligencji, bo to od tego trzeba zawsze zacząć. I pani profesor mówi, że nie ma represji. Ja myślę, że to jest stan przejściowy, że nie ma represji, dlatego że już teraz mamy takie prawo, o czym może nie wszyscy Państwo wiedzą, że jeżeli wybierzecie się samolotem gdzieś, to wszystkie 9 służb, o ile je dobrze policzyłam, prokuratura, policja, ale również urząd skarbowy ma prawo się dowiedzieć, kiedy polecieliście, gdzie polecieliście, za ile polecieliście, prawda? Więc Orwell to już go mamy na żywo i wszystkie te jakieś tam ustawy o ochronie prywatności i danych osobowych to już możemy sobie włożyć między bajki. Więc te represje się zaczną i one nie będą polegały na tym, że będziemy strzelać do ludzi na ulicach, tylko będziemy ich ośmieszać, dyskredytować, eliminować, będziemy ich przezywać i w ten sposób ich jakby z tego obiegu takiego, który ma znaczenie, no bo przecież suweren kocha igrzyska i to, że się paru osobom znanym, które nie daj Boże jeszcze, jak wynika z oświadczeń majątkowych, mają coś tam po całym życiu ciężkiej pracy odłożone, to znakomicie będzie, jak się wykaże, że to w zasadzie jest jakiś gorszy sort. I to wszystko jeszcze jest przed nami. I ja mam takie pytanie do Państwa, bo jakoś niestety od 2 lat budzę się z przekonaniem, że moje najgorsze wszystkie prognozy, to moi koledzy mogą powiedzieć, one się niestety sprawdzają. I ja teraz czego się boję najbardziej? Boję się najbardziej, że niestety dojdzie do tego, o czym mówił pan profesor, z takim, że daj Boże, żeby nie doszło, ale mamy przecież Wojska Obrony Terytorialnej. Każdy z tych młodych ludzi dostaje tam jakieś pieniądze, niedługo będzie miał karabin, zawsze ma jeszcze kij baseballowy, ma bardzo patriotyczne przekonania i całe to wojsko jest podległe jednej osobie, prawda? Czy Państwo się nie boicie, że to niestety zmierza prostą drogą do, no do jakiegoś niezbyt sympatycznego końca? I tutaj może bardziej to pytanie do pani profesor, która zna tych ludzi, im tak bardzo zależy na tej władzy i grożą im takie konsekwencje w przypadku, gdy ją stracą, że należałoby się zastanowić, na ile są gotowi tej władzy bronić. Dziękuję. Pani profesor, no to dość pesymistyczne pytanie, no, ale chyba dla pani. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak daleko są w stanie się posunąć. Nie sądzę, żeby powiedzmy, że to, znaczy słowo totalitaryzm myślę, że jest takie, to są wszystko takie miękkie po prostu koszty. No z drugiej strony powiedzmy, no można się pocieszać, że wolność jest mierzona tą ceną, którą jesteśmy gotowi zapłacić. Właśnie w takich miękkich sytuacjach to się zawsze powtarza. Ale najbardziej w tym wszystkim absurdalne jest, że system, w którym funkcjonujemy, biedne społeczeństwo, jest niesamowita ilość rezerw. Ja rozmawiałam, jak powiedziałam, ci głodujący lekarze. Gdyby wprowadzić, no tutaj była mowa o informatyzacji, ciągłość opieka, powiedzmy, w przychodniach, potem w szpital, potem z powrotem do przychodni, żeby po prostu przy tej, nie robić szeregu kosztownych badań, tylko informacje, które pozwalają lepiej diagnozować. Oni się zwrócili z tym do pani minister Strzeżyńskiej, która jest jedną z no, najlepszych pań, powiedzmy, w tym rządzie. I ona powiedziała, że nie ma żadnych pieniędzy, że po prostu wszystkie te próby racjonalizacji. Podobnie w sferze, powiedzmy, Kosiniak-Kamysz, no, wprawdzie jest lekarzem, no ale ma bardzo wielu fachowców w swojej partii. W rolnictwie przy tym rozdrobnieniu gospodarstw jest niesamowita rezerwa stworzenia instytucji po prostu jakoś powiedzmy współpracy, czy te międzykółkowe bazy maszynowe, które zresztą istniały w końcu komunizmu i tak dalej, kółka rolnicze, wiedza i tak dalej. I znowu dowiadywałam się, dlaczego to nie powstaje. Oni mówią, nie ma
nie ma na to grosza. A to wymaga jednak no, pewnego minimum jednak, a nie ma gotowości, żeby pewne rzeczy robić społecznie, żeby oni to zaczęli robić od dołu. Także przy tym absurdalnej kumulacji władzy, która nie prowadzi do sterowności, do większej efektywności w rozwiązywaniu problemów, tylko przekonanie, że władza to jest zniszczyć obszary niezależne i po prostu demoralizować ludzi, to jest moim zdaniem ślepy zaułek dla tych, którzy to robią, no bo no, w jakimś sensie no, prawdopodobnie niektórzy z nich dostrzegają, a nie rozwiązuje się problemów i nie wykorzystuje się rezerw, które w tym biednym kraju no, posunęłyby nas krok do przodu. I to jest taka, powiedzmy, tradycjonalizacja w sensie właśnie tym weberowskim, że każda sytuacja, która już jest unormowana, jest znowu deregulowana i wprowadzany ten moment niepewności. Ale to wszystko jest, no nie chcę powiedzieć dziecinne, bo to niszczy rzeczywiście, ale to jest, no dla mnie po prostu, no po prostu nie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy się zniżają do tego typu działań i którzy wikłają innych, bo tutaj częścią tych działań to jest po prostu w jakiś sposób neutralizować tych, którzy próbują się opierać, wpuszczając ich w różnego rodzaju pułapki. I tutaj pełna współpraca między prezydentem a, powiedzmy, PiS-em. Pani Szydło jest zagadką, bo też jest w pewnym sensie, nie wiadomo, czy dostrzeże jakiś moment, kiedy nie będzie chciała iść dalej. Ale no, po prostu to jest, nie chcę, ale to jest po prostu inny, no coś, co jest, no nie wiem, ale no byli ludzie, którzy byli oportunistami, którzy robili rzeczy bardzo złe, obawiając się rzeczy gorszych, tak jak powiedzmy ten Jaruzelski, ale teraz to jest jakaś taka niedbałość w tym wszystkim, taka gotowość. I to jest dla mnie po prostu trudne do... No nie jestem w stanie zrozumieć tego. Proszę Państwa, z tym znakiem zapytania... Ale musimy zmierzać do końca, bo tak się umówiliśmy z panem profesorem. Pani profesor, krótkie pytanie. Jak dawno pani zna Kaczyńskich? Od których lat? Długo pani zna Kaczyńskich? Długo pani zna Kaczyńskich. Byłam jako asystentka pani profesor Kiszczowi. Czyli bardzo dobrze pani zna. Od najmłodszych lat. Nie. No od tych, co pani ich uczyła. Uczyłam, miałam jakieś zajęcia na prawie, ale ponieważ jestem osobą lekko autystyczną, to nie znam nikogo. Aha. Proszę panią. Rozmawiałam go oczywiście, rozmawiałam i tak dalej. Lepiej znałam jego brata, ale po prostu, co to powiedzieć, że znam? Czy nawet chciałam znać? Po prostu ja, no nie, może jestem zbyt egocentryczna, czy zajęta próbą właśnie nazywania rzeczy, a nie po prostu wchodzenia. Ale obserwuję go długo i uważam, że jako człowiek inteligentny jest na pewno, to jest poniżej jego poziomu, to wszystko, co się dzieje i wydaje mi się, że on to w tym momencie dostrzegł. Tylko być może nie ma w sobie dość siły, żeby to zatrzymać, bo musiałby poświęcić. A może nie może? Proszę? A może nie może? Nie, to jest pewna bezwładność, ale mógłby, tylko musiałby poświęcić bardzo wielu, którzy poszli dalej niż oczekiwano. Pani profesor. To jest zasada w organizacjach, w instytucjach, że się tego nie robi. Bo wtedy się podważa generalnie cały ten system hierarchiczny. Także prawdopodobnie, ponieważ to jest człowiek władzy, z jednej strony mu się nie chce, z drugiej strony jest trochę zbudzony, a po trzecie to byłby bardzo duży wysiłek, bardzo jest gdyby samotny, pozbawiony absolutnie zaufania do kogokolwiek, więc nie mógłby powiedzieć komukolwiek, no zróbmy to razem. Bo a może ktoś powiedział? Ale nie wiem, ja po prostu... Jeszcze chwileczkę tylko. Panie profesor, jestem, jak ktoś mówi, z tego samego roku, z tych samych prawie dni, to Kaczyńszaty. Razem, jestem z tego samego roku. Razem, jak ktoś mówi, byłem co, ganiany. Jeden i drugi. Ja jestem po prostu z tych samych lat, co oni we dwóch. Ganiani byliśmy w 68 roku, pałowani tu naszym uniwersytetem. Ja nie powiedziałbym, że oni, czyli on, bo już teraz jest on, zdolny by był tak sam, żeby po prostu
to rozdmuchać. Czy on nie był szantażowany i czy nie jest do chwili obecnej szantażowany? Ale tego, proszę Państwa, nie rozstrzygniemy dzisiaj. Musimy na tym zakończyć nasze spotkanie. Tak się umawiałem z naszymi gośćmi, że wybiła ta godzina, w której musimy zakończyć. Wiele uwag padło. Wiele uwag padło. To jest oczywiście temat na zupełnie inną rozmowę. Bardzo dziękuję. Profesor Jadwiga Stanisznis i profesor Adam Strzembosz. Państwu także bardzo dziękuję za to, że przyszliście. Bo jak przyszliście, to to, co było mówione, wyniesiecie na zewnątrz i będziecie o tym rozmawiać pewnie z innymi ludźmi. Dziękuję Fundacji Państwo Prawa i zachęcam jeszcze raz do czytania portalu wiadomo.co. Dziękuję Państwu.